Hej moi drodzy, witam was bardzo serdecznie z tej strony Shiro, witam was w kolejnym odcinku z Fear and Hunger 2 Termina. Moi drodzy, nie piszecie komentarzy, ostatnimi czasy się opuściliście bardzo, więc nie będę was chwalił dzisiaj, ale tak szczerze to, no, nie wiem co mam dalej robić, powiem osobiście, bo nie wiem czy sam fakt, że my ich dodatkujemy coś da. Ile mam HP? 100 na 100. Obiecałem wam ostatnio, że spróbuję i tak zrobię. Więc zaatakujmy ją. Och, co ty robisz? Zobaczymy, czy oni we dwójkę będą. Nie, śpią na wózku. Serio? Ej, ja nie chciałem jej walić. W sensie nie chciałem jej bić. Ale chyba będę musiał, tak czy inaczej. Chyba to nic nie zmieni. Dobra. Co ty do nas mówisz? Myślisz, że to jest fair walka? Czemu ty coś takiego robisz? No właśnie, czemu my coś takiego robimy? To jest dobre pytanie. Okej. Lecimy. Lecimy z tobą. Zobaczymy, czy ona w ogóle cokolwiek hituje. Bo być może jest to osoba, która jest bezpieczna dla nas. No dobra, spróbujmy. Rozumiem, że nóżki masz sparaliżowane. Jezu, czuję się źle. Wale ją w głowę od razu. To było złe. To było mega złe. Kolejna dusza. Absorbowałeś Shadow Soul. No się świetnie. O nie! Trzymał nas. Marga chwyta cię z ogromną siłą. Co jest nie tak z tobą? Czy ty w ogóle zdajesz sobie sprawę z tego, co zrobiłaś? Struggle. Możemy walczyć, ewentualnie się poddać. Oczywiście, że walczymy. Ale to jest chyba wojskowy, więc nie ma i tak opcji. Nie ma sensu. Wygląda na to, że nie możesz go strząsnąć z siebie. Nigdzie... Nie ujdzie ci tam sucho. I co? Zabije nas? Rain Cabin. Związali nas. Twoja głowa boli. Stałeś związany. Nie ma szans, żeby liny w ogóle się ruszyły. O, użyj klawiszy kierujących, kierunkowych, żeby się wierzgać. Wierzgamy się. Czy w dół też się da? Da się. Co, ja się na chwilę wyciszę, bo będę się wierzgał. Nie ma szans. Co się odchodzi? Ojojoj, co my z tobą zrobimy? No właśnie, co wy ze mną zrobicie? Pomimo tego, że jej ton głosu starał się być żartobliwy, czuć od niej dosyć taką suchą powagę. Czy możesz w jakikolwiek sposób wyjaśnić, co zrobiłaś? Co zrobiłeś? Po prostu podążam za rozkazami księżyca. Jeżeli mnie nie uwolnicie, zabiję was. To również. Jest mi bardzo przykro. Nie mogę obronić tego, co zrobiłam. Po prostu się spróbujmy być głupim. Po prostu, czy możesz nam powiedzieć dlaczego? Nie mogę powiedzieć, że tego nie zrobię więcej, bo to nawet nie o to chodzi. To nie byłam ja. Bezużyteczny. Zrobiłaś coś koszmarnego. Będziesz tu siedziała związana, dopóki kogoś nie znajdziemy. W sensie, nie znajdziemy kogoś z lokalnej policji. Z koleżanką się raczej już nie dogadamy. Dobra, to ja się wyciszam.
Na serio, ty myślisz nad tym, że jesteś głodna? Coś się udało. Wydaje się, że na razie tu utknąłeś. Możesz się bardziej wierzgać, albo spróbuj odpocząć. Oczywiście, że dalej się wierzgamy. Nic interesującego w tych papierach, w tej gazecie. Właśnie, ale nawet jak coś klikam, to nic nie mogę zrobić. Right rest. Spróbuj odpocząć. O! No właśnie. I teraz zobaczmy. Kurde, nie zdążyłem zobaczyć. Czy tam była dziewczynka? Ale nie, nie, nie. Ja nie chcę. Bla, 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 bla. Nie ma gadania. Nie ma gadania, nic nie czytacie. Ja też nic nie czytam. Kurde, mać. No. Ja chcę się cofnąć. Zaraz, bo jak już. Pierdzielać. Ja mogę przestać klikać. Dobra. Leave. No nie chcę. Dobra, to szybki. Oczywiście powrót do save'a. Ja muszę włączyć grę od nowa. Nie ma klikania, nie ma patrzenia. Patrzymy jeszcze raz. Aż mi się save'y zablokowały. Tym razem spróbuję zaatakować tamtego typa. Najpierw. Może coś mi to da. Koleżko. Najpierw ty. Zaatakuj go. O Jezu. Dobra. W takim razie daj siebie wszystko. Atakujemy. Tam, że on jest praworęczny. What? O i właśnie. Podobno się uda używać rev upów. Dobra, nie ma ręki. Zresztą teraz już luz. Druga ręka. Hell yeah. Atak kolejny. Pyk, jesteś bez rączek. To jeszcze nie koniec. To już koniec, przyjaciel. Dobrze, żebym mnie kopał teraz. Tak, boisz więcej. Ciekawe. No i Esa. Dobra, zaobserwowaliśmy kolejną duszę. Jest to skażona dusza. Co tym razem ty? Naprawdę? Nie ma opcji, nie ma sensu walczyć. Morderstwo nie ujdzie ci na sucho. Struggle. A nie możemy jej strząknąć. I co, znów nam przywali? No ja sobie robicie. Teraz ona mnie zwiąże. No dobra, to ja mam inny pomysł. No shit, here we go again. Znów lecimy z resetem. Dzisiaj testujemy rzeczy. Nie ma innej opcji. Będziecie mieć odcinek z testów. Tylko tak, ja bym się cofnął. Bo ona tutaj jest, jakby nie patrzeć, z nami. Czekajcie, bo ja nie wiem, czy ja nie mam save'a jeszcze wcześniejszego. Zrobiliśmy z nią. Ten save był przed walką pewnie z tą koleżanką, tak. Dobra, no zobaczmy jeszcze z nią raz. Ja muszę tłumaczyć, więc luz przynajmniej. Oczywiście walimy ją w łapki. Ale zobaczcie, że nasza Abel nie atakuje. To fragment. Niestety tutaj nam troszeczkę szło inaczej. Chyba tak, ale i tak ją chcemy poświęcić, więc luz. Dobra, atakujemy, 2 razy W. Oczywiście standardowo i lecimy w torso. No i Esa. Była w ogóle dusza nieskończona, to jest bardzo ciekawe. Mam jakąś broń. Nie chcę tego, za dużo klikam. Odcinamy główkę. Dobra. Mamy jej głowę, tylko tak.
Czekajcie, bo to jeszcze był chyba ten człowieczek mały, nie? Na wejściu. Chyba tak. Na pewno będę chciał ją poświęcić, to jest pewne. Karin jest zabita. Próbujemy dojść do jakiegoś normalnego endingu. Próbujemy dojść do normalnego endingu. Na pewno będę chciał ją poświęcić, bo no ona jest nieprzydatna teraz w tej chwili. Ty nic nie masz. Ona jest dla nas w tej chwili nieprzydatna, więc będę chciał ją oczywiście poświęcić. I pamiętam właśnie, że tu się schodziło. Tak, że tu walczyliśmy z tym typem nawet. Tu był jakiś circle. Tu był jakiś circle, no właśnie nie pamiętam. Na pewno był jeden. Na pewno był jeden, ale nie z tej strony. To może się wróćmy. Bo nie jestem pewien. Jedno na pewno mogliśmy ją wcześniej już poświęcić, czy później w teorii. A tutaj pójdziemy za chwilę. Ja nawet nie zapisuję tej rozgrywki, bo myślę, że to jest bez sensu. Oczywiście jakoś szybko przebiegniemy. Może nam się uda nawet cokolwiek ugrać więcej. To było tu wyjście. O właśnie, tu ją zabiliśmy, Karin już jest martwa. A w ogóle ja tutaj byłem? Wydaje mi się, że nie. Bo tu nie mogłem iść nawet. No to nic. Tak, i tutaj byli ci nasi koledzy. I po prawej stronie. Tylko gdzie to było? Jak tam się dostać? Tego nie wie nikt. No ja wiem. Znaczy nie wiem, ale zaraz się dowiem. Tu było przejście. O właśnie. Tu była winda. I oczywiście przejdźmy do tej windy. Poświęćmy naszą Abel. Tylko nie wiem, czy poświęcenie Abel coś nam zmieni. Tego nie jestem pewien. Tutaj był teleport. To to nie. Był jeszcze ten typek, trzeba o tym pamiętać. Nie wiem, gdzie on dokładnie jest. No właśnie, tu jest Sigil Grogorota. Tylko ona zaraz zaatakuje. Dobra. Sacrifice, oczywiście Abel. Co? Przez cały czas to był twój plan? I walka. Koleżanka, ty nie powinnaś mieć nic. A nie, bo Shiro... Shiro, kurde, nie zabrał jej nic. Czyli ręka odciąć będzie git, no właśnie. Najpierw dwie rączki. No już chyba tackle. Tackle meets. Uti, dziadło. Teraz nie jestem pewny. No i się udało. Zaabsorbowałeś pieszczącą duszę? Caressing Soul? O, i afirmacja z Gorgorotem oczywiście w górę. Nie, zostaw mnie ślimak, ślimak, pokaż rogi, dam ci sera na pierogi, no weź. W jednej chwili mi stamina zaczęła maleć. Nie fajne. W ogóle tam mogło być przejście jakieś, nie wiem czy widzieliście. Ja tego nie widziałem wcześniej. Dobra. Chcę użyć. No nie, 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 zostaw mnie, ty ślimaku. Ja muszę głowę odciąć jeszcze. Dobra. Tutaj leży Abel. Z jakim jest irytujący? Jaki ty jesteś kurde irytujący? Ja bym cię zabił z chęcią, ale już nie mogę. Abel zabiliśmy. Nawet nie wiem, jakie ona miała itemy. Myślałem, że będę mógł może ją przeszukać w jakiś sposób, ale nie. Kurde, też żałuję trochę. No ale trudno, trudno, trudno. Może ten ring mamy, nie? Nie mogę, Abel. Nie mogę jej zatkować. No to nie, trudno. Dobra, do kościoła się nie wracamy oczywiście. Byłoby bezcelowe dla nas w tej chwili. Idziemy teraz do tego kolesia.
Zobaczymy, co zrobi dziewczyna na wózku. Teraz jesteśmy bez jej koleżanki, więc tym bardziej. Trzeba zapamiętać, że poświęcanie jej, no to jest jednak, jakby nie patrzeć, po prostu akt walki z nią. Nothing less, nothing more. Prawie wlazłem. Tylko tak, teraz jak to poświęciliśmy, nie mogliśmy jej obciąć głowy. To jest problematyczne. Nie obetniemy jej główki. To oznacza... Nie tu. Nie obetniemy jej głowy, a to oznacza, że nie będziemy mieć za nią fragmentu. Ej, kurde, coś mi tu nie pasi. Albo nie te drzwi. To były te drzwi. Go down. Dobra, spróbujmy jeszcze tutaj raz. Give an offering. Zaraz poświęćmy wszystkie głowy bez. Takie nieznaczące. Dobra. 5 soul shardsów. Jeszcze raz. Dobra. Mamy jedną ciętą głowę. Tylko czy poświęcenie wszystkich ma jakikolwiek sens? Zrobimy sacrifice all znów. Jeżeli dostajemy tylko szarca, no to jest bez sensu. No właśnie, dostaliśmy tylko stone soul shard. I to samo, co byśmy dostali za nawet te głupie zombie. No to będzie. No tylko niestety nie zdążył, już niestety nie zdążył. Dobra, i tu było przejście na górę, idziemy walczyć teraz z tymi kolesiami. Z uczestnikami pociągu. Nie z kolesiami, bo tam jest akurat jeden typek i jedna babiczka. Jedna babiczka na wózku. Przejście było u góry. A ja znów porozumiem jak jakiś, nie powiem kto. Dobra, to były pieski, tak. Doskonale pamiętam to. Na początki w terminie, o Jezu. Nadal uważam, że ta gra jest znacznie cięższa. Czy to jest w ogóle potwierdzone info, jakby nie patrzeć, że ta wersja jest znacznie cięższa, ale... No wiecie, nawet... Jeżeli chodzi w ogóle o gępę, o fabułę, jest cięższa, jest bardziej otwarta, bo widać, że nie musimy robić tego, co inni nam każą. Możemy oczywiście też sobie olać te aspekty. Fakt, to będzie inny ending. Ale da się. Wiecie, ja teraz ten run robię tak naprawdę tylko po to, żeby zobaczyć, co się stanie. Jak my ich pozabijamy już na początku. Ja sobie to oczywiście potem zapiszę. I zapewne wrócimy do tego save'a, gdzie jest z nami Abel. Ile mam życia? No dobra, starczy. Powinno starczyć. Ok. Jak tam nasz ekwipunek? Axe. Shield. Powinno być git. Dobra. Próbujmy. Attack him. Nie jest trudny. Starczy pamiętać, żeby atakować jego prawe ramię. Prawda? Tak, bo on wali za 30, tu wali 2 razy po 6. 30 a 12 to jest różnica. Teraz już nie masz prawej ręki. Chyba rozmisujemy. No ale nie zmisowaliśmy, ładnie weszło. Kolejny mis, pięknie. Tu nie mogłem zaatakować. Dwa misy, what? Użyję 2 razy rev i oczywiście torso walimy. Bo on już powinien umrzeć nawet. No właśnie. Nie potrzebnie w rękę waliłem. Kind soul. Ona nie zareagowała w ogóle. Co ty chcesz ode mnie? No na pewno. Nie boję się z tobą walczyć, jeśli o tym myślisz. No zobaczymy. Chyba, że ty, nie wiem, wstaniesz w jednej chwili i... I co?
Miss. Fifth tackle. Toxic miss. Co? What? Co się dzieje? No nie zapisałem gry, nie! Nie, 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 run. Nie mogę uciec. O fuck, zabije mnie kaleka, kurwa, będzie, będą jaja. Zabiją. Kurwa, nie znam, zabiła mnie kaleka. Gra mnie zabiła w chuja i to totalnie. Gra mnie zrobiła w chuja, totalnie mnie zrobiła w chuja. Ej, ja nic nie mam do osób kalekich, naprawdę, nie mam nic do osób jeżdżących na wózku, ale to po prostu było, to była abstrakcja, to było absurdalne, co się teraz stało. To było absurdalne. Czemu ona miała jakiś spell toxic mist? Puściła bąka, nie wiem, no. No to, to chyba tylko do tego się sprowadza. O Boże. Nie mogę. Dobra, no moi drodzy. Słuchajcie, ja to zrobię w ten sposób. Mamy 27 minut nagrania. 22 prawie. Ja tutaj zrobię cięcie. I zobaczymy się zaraz w tej samej sytuacji. No trudno. Mam dzisiaj troszeczkę czasu, więc to nagram. Więc do zobaczenia za chwilę. Dobra, moi drodzy. Już wróciłem do was tutaj sobie. I tak, z pewnością będę chciał zobaczyć, co on przy sobie ma. Linki duct tape i combat jacket. Oczywiście sobie to weźmiemy. No i tym razem tą panią na wózku już... Na pewno do niej bezpiecznie podejdę. Dobra, mamy Marco Head. Mamy Marco Head. Mam to już save'a, bo już raz znów powtarzałem. Bo głupio zrobiłem. Bo nie rozebrałem naszej koleżanki. Jeszcze straciłem nogę i... Aj, to w ogóle masa. Dużo różnych rzeczy. Dobra, healing. Ja na razie sobie będę chciał oczywiście tych blue herbów trochę poużywać. Bo no, okazuje się, że ta koleżanka wcale nie jest taka... Nie jest ta stara taka... Łatwa do zabicia. W torso walimy. Innej opcji nie widzę. Drift tackle. Pyk za 25. I nettle mist. Naprawdę nas tutaj się zrobiła znacznie mocniejsza. Ja nie przeżyję tego. Ja muszę walić w ten sposób, bo ona jest za silna. Dobra, udało się, ale ledwo. Naprawdę ledwo. Dobra, finista. Dusza. Alchemia volume pierwszy. Miks czerwonego i niebieskiego zioła oraz zielone zioło. Świetnie. Tosti. Odetnijmy jej głowę. Dobra, mamy Oliwi głowę. Jeszcze tutaj jedna osoba nam została. Jak się bawić, to się bawić, nie? Dobra, tu z koleżanką już gadaliśmy wczoraj. Oczywiście sobie z nią jeszcze chwilę porozmawiamy i z nią też będę chciał zawalczyć. Dobra, please. Nie myśl, że jestem potworem, to wszystko, tak. Wiadomo. Czy mamy już crafting jakiś? W ogóle, patrzcie, tutaj odblokowało się nam Soul Stone do craftowania. Więc luzik, bluzik. W końcu możemy też sobie zrobić troszeczkę więcej naszych herbów. Mamy 5 sztuk, dobra. Możemy się trochę teraz podleczyć. Mix. Use. Pięknie. Dobra. Naprawdę mnie nie pamiętasz. Dobra. 9 krąg, to wiadomo. I zobaczcie, ona teraz będzie już... Tutaj ona już z nami może teoretycznie pogadać, ale to sobie zrobimy za chwilę. Czy za chwilę to już raczej nie. nie skrzywdzisz już teraz nikogo. Dobra. No, to pogadajmy sobie najpierw może z nią. Czy to jest twoja wymówka, źle ci się zrobiło w 9 kręgu? Czy źle ci było w 9 kręgu? To już czytaliśmy. Czy podnoszałaś za mną tutaj? Ja bym tak nie powiedziała. Jakoś źle to zabrzmiało. Dobra. Czy to jest twoja wymówka? Czy było źle? Czy było tak źle w 9 kręgu? Ja. Ale Dark Marina... Ty chciałaś tego, prawda?
Widziałam twoje myśli o twoim ojcu. Zrobiłam to dla ciebie. Co ty zrobiłaś dla nas? Kogo ty zabiłaś? I nie przejmuj się, jeśli coś mi się stanie. Moje ciało szybko pogarsza się przez to, co mi zrobili. Nie potrzebuję długo żyć. Potrzebuję mieć długiego życia. To jedna rzecz, jaką mogę dla ciebie zrobić. To mój prezent dla ciebie. Chcę, żeby moje pozostałe życie miało sens. Jesteś moim znaczeniem. Nie mam... Nie obchodzi mnie, jak to brzmi. Kocham cię, Dark Marina. O, nie rzucaj takich mocnych słów. Nawet mnie nie znasz. Przerażasz mnie. Dobra, nic nie mówmy. Myślę, że tu nie trzeba było słów. Nie przejmuj się, jeśli nie czujesz tego samego. Czuję to niezależnie od tego, co ty czujesz. Nie skrzywdzisz nikogo więcej, prawda? Dark Marina, nie musisz się o mnie martwić. Proszę. Ty nie musisz się mnie bać, przepraszam. Dobra. Atakujmy ją. Ale Dark Marina... Jaka ty jesteś creepy w chuj. Dark Marina, czemu ty to robisz? Palimy w ciało prosto. 1000? Wow. Zaobserwowaliśmy Radiating Soul. Promieniująca dusza. Co ty miałaś? Dark Soulstone i... Lord Blues? A bluza z kołnierzykiem. No, no, no. Chłopcina migłówkę. No i dobra, widzę, że... Nic tu się więcej nie zmieniło. Wiecie co, ja zapiszę tutaj grę. Oczywiście zapiszę tutaj grę. I jeżeli stwierdzicie, że jest sens dalej kontynuować od tego momentu, to ja tu wrócę oczywiście. Ja tu oczywiście wrócę. Więc zrobimy save'ik. Dobra. I wracamy do naszego save'a z powrotem. Zwiedzać miasto. A raczej katedrę. Mówiliście mi, że ten miecz da się z góry wziąć. Dobra. Tu koleżankę na razie zostawiamy. Ja wiem, że trochę latamy po tych save'ach. Ale w sumie nawet to może mieć swój urok. Nawet to może mieć swój urok. Być może właśnie dzięki temu odkryjemy więcej rzeczy. Mówiliście mi, że lepiej iść na nekromancję. Ale czy to prawda? Czy to prawda? No dobra, tylko tak. No ja tu innego chyba przejścia nie znajdę. Czy znajdę? W teorii mogę tędy przejść chyba, tak? Do kościoła, tak. Tędy do kościoła mogę przejść. Już przejście mieliśmy zrobione. Teraz pytanie. Jak widzimy od tej strony. To chyba było tutaj. Nie tutaj. Górka, wódka, zapomniałem. Tu było na pewno wejście na górę. A nie, nie mieliśmy tutaj wejścia. Ja coś popierdzieliłem. Pisaliście mi, że na pewno da się tam wejść do tego miecza. Tylko od innej strony. A nie od której? Bierzmy trochę, zaraz się spierdzielę i będzie. Zaraz się spierdzielę i będzie. Wow, dobra, tu jest ten miecz. Mówicie, że da się wejść tam od innej strony. Tylko jak? Ja tej innej strony nie widzę. Tu niby coś jest, ale... Właśnie, ale to raczej nie to. To jest główne wejście.
Tu jest główne wejście, tak? Tak. Pamiętam o tej książce spokojnie, o tym kraftsmenie. No to jak tutaj wejść? Czy tu jest jakieś przejście? Nie widzę. Chyba, że gdzieś tu. Może coś tu trzeba przeklikać. Kurde. Przeklikam, ale nic. Okej, gdzie tu jest wejście, tak? O, tędy. Może i tu będzie, nie? Nie ma. Niestety nie ma. Sprawdźmy jeszcze tutaj, bo w teorii tutaj też coś powinno być. Wydaje mi się, że gdzieś tu jeszcze była jedna zamknięta miejscówka dla nas, ale... Chyba coś mi się popierdzieliło. Zobaczmy w komentarzach, które tam mi pięknie pisaliście. Jeszcze niedawno. YouTube Studio. Gdzie to jest? Komentarze. Komentarze. Spokojnie przedłużam to o te 2 minuty czy 3. Dobra, jakiś kolejny komentarz. W ogóle po rosyjsku mi piszą tutaj. O, ja zawsze biorę. Okej. Miecz, który widziałeś na rusztowaniu, można zdobyć. Potrzebujesz wykorzystać do tego krąg i winuszkę. A, winuszka to jest ta koleżanka. Tak? Nie, to była Sam Mary. Winuszka, kim była winuszka? Nie pamiętam. Yuen Hunger. Winuszka, to bogini jakaś, tak? Tak. Winuszka była bogini. Jest to symbol. Czyli nie ma opcji tego wziąć w tej chwili. No cóż, mówi się trudno i się idzie dalej. Teoretycznie nic tu nie odkryliśmy, więc myślę, że możemy przejść tym razem troszeczkę dalej. Troszeczkę dalej. No właśnie, ale tu mamy różne rzeczy. No dobra. Tu moglibyśmy jedną rzecz już położyć teoretycznie. Dobra, połóżmy ją, ej. Matter Afi, to jest to, co znaleźliśmy tam na dole. Nazwało Zbiornik Męczennika. Dobra, jest postawione na piedestale. Jest przedstawiona tutaj rzecz przedstawiająca dawny język. Męczennik, który próbuje pokonać swoich bożków. Dobra, no zostawiłem to. Nie wiem, czy dobrze, ale zostawiłem. No i właśnie. Okej, jedzonka. Zapiszmy rozgrywkę. Nie wiem, czy dobrze, ale zapiszmy. I zapiszę sobie to znacznie niżej. Tu są te save'y nasze śmieszne. Mam nadzieję, że sloty są nieskończone. Idziemy dalej. To znajdziemy jeszcze w tym mieście, bo naprawdę mięso... Czy mięso? Miasto mnie interesuje, nie mięso. Mięso w sumie też. Lubię mięso. Nic na razie tu nie widać. My tu już... Słyszeliśmy gunshot, okej. Okay. To był ten typek strzelający. Kolejne smoki. Pajamatamina. Beer. Pusty koszyk. Zobaczymy, czy on ma jakiś movement. Był chyba jeszcze niżej, prawda? Goat hoof? To był goat hoof. To było zamknięte, okej. Okay. Oil. Pipe jakiś, o. Tutaj nic nie zostało. I tu przejścia nie ma. Tu przejścia nie ma. Amfa Fatima było i nie ma. No właśnie, my tu byliśmy wtedy. Koleś stał tutaj niżej. Kurwa, nie strasz mnie, ty durniu. On strzela do kogoś. Kurwa, on tu idzie.
On tu idzie, 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 on tu idzie. Shit. Nie wiem, czy on może przejść, czy nie może. Chyba nie może. Dobra, tylko on jest tutaj w las. Dziad nam w las. Pójdziesz, czy nie pójdziesz? Nie pójdziesz. Nie wiem, czy on mnie widzi, czy mnie nie widzi, więc... Kurde. A, wyminięty. Zrobiony w bambuko. To nie chcę z nim walczyć. Nie chcę. Do kogo on tu strzelał? Boże, co tu się dzieje? On do tych mieszkańców strzelał. You find nothing. No, ale oczywiście obecnie miał główkę. To jest coś, co robimy najlepiej. To jest coś, co robimy najlepiej. I on do tych ludzi, wiecie, tych pokrzywdzonych strasznie strzelał. Tych mu skoczy. Do tych popaleni księżycem. Nie wiem, czy on tu przyjdzie zaraz. To będę chciał zwiedzić ten budynek jeszcze przy okazji. Co my tu mamy? Jest tutaj czyjś dziennik na podłodze. Czuję, że z każdym dniem lina zaciska się na mojej szyi. Miasto zawsze było ograniczone i bigotyjne. Bigoteryjne. Jeśli tego nie zrobiłeś, podążaj za doktryną aż do końca. Będziesz prześladowany bez końca. Kapłani nie zachęcają słowami do takiego zachowania, ale... ale nie musisz. Czy nie muszą. Stulecia chowu... sobnego i patrzenia w głąb siebie stworzyły atmosferę, w której nie ma miejsca na odstępstwa, nie mówiąc już o krytyce. Ciężkie słowa do tłumaczenia. Mentalność tłumu przejmuje kontrolę nad miastem w regularnych odstępach czasu i... Szubienica jest znana każdemu nonkonformiście. Widziałem to wielokrotnie. Z jakiegoś powodu nigdy nie wyobrażałem sobie, że będę następny w kolejce do odejścia. Więc oto jesteśmy. Widziałem znaki. Przygotowuję się do wyjazdu. W międzyczasie szukajcie tymczasowego schronienia na tych obrzeżach. Księżyc jest okropnie wysoko. Tej nocy. Duże odgłosy odbijające się echem od serca miasta. Tłum zebrał się wokół tej pustej wieży. Najwyższy kapłan będzie tam miał przemówienie. Będzie odprawiał tam przemówienie. Obawiam się, że nie będą zwlekali zbyt długo. Powinienem był opuścić miasto wiele lat temu. Dlatego nie zrobiłeś. Jest tutaj portret młodego mężczyzny. Osoba ma poparzoną twarz. Weź portret. Wziąłeś portret młodego mężczyzny. Rozumiem, że mamy również film, rolkę filmu. I kolejny Lucky Coin. To jest to samo. Myślałem, że może coś będzie oprócz tego, ale nie. Taki. Oby nie było typa. Dziwo nie ma. Jeszcze nie ma. Great mate, to key. Obetnij mi mu głowę jeszcze. Dobra. Jajeczko. Bear. Świetnie. Wiele fajnych rzeczorków. Jest woda. Kurde, cały czas się boję, że coś mi tu wyskoczy. Naprawdę, mega się boję, że coś mi tu wyskoczy. Dobra, nic tutaj nie ma. Jakieś resztki. Pewnie inne jakieś główienko.
Sterta spalonych ciał wyglądają stosunkowo świeżo spalone. No bo on tu cały czas lata z tą bronią. Właśnie, ale tu nie ma przejścia. Metalowa skrzynia, w której znajduje się sprzęt gaśniczy. Nic z tego nie wydaje się być przydatne w twojej sytuacji. Meat pie, blue herb, cloth fragment, lyamatamina, red herb, no dobra, takie bajerki. Tylko, no nie mamy przejścia stąd. Yet. Nie mamy stąd przejścia, tego się obawiałem. Naprawdę tego się obawiałem, że nie będziemy mieli w jaki sposób tędy przejść. Dobra, trochę niżej próbujemy przebiec, no co? Nie ma innej opcji. Chyba, że walka z tym dziadostwem, ale to też wolałbym raczej nie. No czekajcie. On się zbugował, biedny chyba. On się biedny zbugował. No dobra, tam przejścia chyba nie było. Jeżeli było, to mi oczywiście piszcie w komentarzach, że było przejście. Shiro jest oczywiście ślepy standardowo. No i co? W kościele byliśmy. Poza jest. Poza nie mamy co zrobić teoretycznie. Prawda? Czy nieprawda? Czy ja mam w ogóle jakąś amunicję? To jest też dobre pytanie. Books, weapon. Atak 46, ale nie jest napisane ile mamy amunicji. Body bag. Wow. Tak to jest. No, ale nie widzę. Bo w teorii bym trochę postrzelał. Jeden pocisk. No, se kurwa postrzelasz. To se postrzelasz. Zoptymalizujmy sobie może. No jak to? Ej. Ty mi naprawdę zabrałeś to? Ja wolę te rzeczy. 32. Niechaj będzie. Ile mamy jedzonka? 47 głodu? No nie za dużo. Dobra. Chcemy z tobą gadać. Nie wiem, czy koza jest mi potrzebna, czy nie. Jestem pewny, że mi to napiszecie. Jak wygląda... Jak w ogóle wygląda? To Shiro znów powiedział. Jak wygląda tutaj miejscówka? Musimy wrócić do głównej ulicy i spróbować główną ulicą przejść. Też wątpię, żeby nam się to udało w ten sposób. Bo ja naprawdę nie pamiętam dokładnie, jak my tutaj szliśmy. Wiem tylko, że tutaj jest ten typ jak strzelał. Ale już nie strzela. Dobra, niestety droga jest tutaj zapchana. Tędy nie przejdziemy. Nie widzę dziadostwa. Widzę policję. Będę mógł sobie pewnie jakąś drogę odblokować, ale to jeszcze chyba nie nadszedł ten czas. Dobra, widziałem go spokojnie. No właśnie, widziałem dziada. Poco loco. Tam też jest droga zablokowana. Nothing left. Tam też nie przejdziemy. Shit. No i dobrze. Tutaj kolega jest nieżywy. Przynajmniej na razie. Dlaczego ja zrezygnowałem z przejścia na lewą stronę? Kurwa, już wiem czemu. Czym ty kurwa jesteś? Death Mask. What the fuck? Szybkie. To było szybkie. Ej, ale to już wiem, dlaczego nie chciałem iść tą drogą. To dużo tłumaczy. Bardzo dużo tłumaczy. O, moi drodzy, no to może być ciężkie. Ciężka przeprawa nas czeka. Powiem więcej, zastanawiam się, czy nawet... Kurwa mać.
Aha. Nie kurwa, zastrzelisz. Taki tanki. Jeszcze mnie zbagnetuj, pewnie. Ja z tobą w ogóle mogę porozmawiać, nie wiem. Ej, ziomo. Zgaduj, no bo... Dobra, odsuń się ode mnie. No, bez reakcji, świetnie. Koleżanka nie żyje. Spróbuję jeszcze raz. No i huk. Tyk. Teraz uciekłeś, kurde, świetnie. Dobra, moi drodzy, ale ja już sobie to zakończę, czy przejdę i zapiszę w następnym odcinku. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu Grał do Shiro. A my się oczywiście widzimy w następnych odcinkach. Jeden Hunger 2 termina. Mimo już dużo nie ruszyliśmy, to myślę, że taka ciekawostka. Jak dziewczyna na wózku, która pokonuje w sumie w pełni prawną osobę, to było coś śmiesznego. Przynajmniej dla mnie było to bardzo śmieszne. Znaczy, nie mówię, ja się nie śmieję z ludzi pokrzywdzonych w taki sposób, bo tu nie ma się z czego śmiać. Ale no, śmieszy mnie sam fakt i koncept tego, co się stało, więc wiecie. No, to o to mi chodzi, tylko i wyłącznie. Dobra, pamiętajcie jeszcze raz, trzymajcie się. Hej, hej!